Cześć, z tej strony Magda. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich dwóch dniach spędzonych na seminarium z Patrykiem Krajewskim i mają Dubrzyńską. E, czyli wiele, bo może nie wszystko, ale wiele o zabawie z psem. Mam dla Was takich pięć punktów z tego seminarium. Oczywiście było o wiele więcej informacji, detali, niuansów i dużo praktyki. Natomiast takie pięć rzeczy, które hmm, uważam, że warto tutaj hmm, poruszyć, podkreślić, hmm, zaczynamy. Pierwszy najważniejszy punkt to relacja jest wszystkim. Patryk i Maja bardzo dużo hmm, uwagi poświęcają temu, żeby pies miał kontakt z nami, a nie na przykład z zabawką czy z naszą kieszenią, gdzie jest ukryte jedzenie. To jest bardzo istotne i bardzo mi się ten aspekt podoba, bo nie tylko w sportach, nie tylko w obedience, ale też w życiu codziennym bardzo wiele jest takich sytuacji, że faktycznie jesteśmy my i jest pies. I wiele też piszecie o tym że często czujecie się jak po prostu taki, taka kotwica na drugim końcu smecze. I to może być jednym z takich bardzo ważnych obszarów, jak nie najważniejszym, żeby faktycznie z psem bardzo dużo stawiać na tą relację. Drugi punkt to nasycanie psa mm, zabawą w taki sposób, żeby faktycznie pies był zadowolony. To znaczy nie tylko pomachanie mu przed nosem zabawką, żeby kilka razy się przeciągnął i dać mu wygrać. Tutaj Maja i Patryk bardzo mocno stawiali na to, żeby faktycznie pies miał możliwość pogonienia tej zabawki, która ucieka w naszym ręku kilka razy oraz dobrego chwytu, czyli żeby też dobrać przedmiot tak, żeby pies miał wypełniony pysk, żeby miał tą satysfakcję z pogoni, ze złapania, strzymania, z, z gryzienia tej zabawki i z przeciągania się z nami. To była dla mnie nowość, ponieważ nigdy wcześniej nie zwracałam na te aspekty tak dużej uwagi. Po prostu przeciągaliśmy się z psem. I to było tyle. Teraz będę bardziej zwracała uwagę, tak żeby pies miał właśnie więcej satysfakcji z całej zabawy oraz był w dużym komforcie. Trzeci punkt to praca ze szczeniakiem, ale bym tutaj powiedziała, że nie tylko. Natomiast Patryk i Maja opowiadali o tym, że często zabawę wprowadzają troszkę później u swoich szczeniąt, jeżeli chodzi właśnie o tę pracę z zabawką. A bawią się sobą, czyli wchodzą w taki kontakt socjalny, po to, żeby pies, który będzie prawdopodobnie i tak się bawił, nie miał pierwszych skojarzeń i takiej właśnie pierwszej myśli: Dawaj tą zabawkę, dawaj to jedzenie. Nie, tutaj musimy być, być my na pierwszym miejscu. Więc biorąc psa z takich dobrych linii sportowych, gdzie wiemy, że te popędy na zabawkę prędzej czy później się włączą, żeby nie kłaść tego na pierwszej szali, żeby nie było tego po prostu za dużo na początku, tylko właśnie ta relacja była cały czas na pierwszym planie i żeby tego bardzo pilnować. Czwarty punkt to inwestycja w hasło puść, tak, żeby pies po puszczeniu był dalej w aktywności. Czyli na przykład przełączał się na ten kontakt socjalny z nami, a nie myślał tylko o tym, że dawaj znowu zabawkę, dawaj znowu zabawkę. To mi się bardzo spodobało, bo wcześniej nie podchodziłam do tego w ten sposób. Tutaj biorę to zdecydowanie do swoich narzędzi, żeby pies po haśle pójść wchodził w taki kontakt socjalny. Bardzo mi się to podoba. I hasło puść jest takim zamknięciem instynktu pogoni, instynktu zabawy, popędu, łupu. Po prostu jest hasłem, żeby pies się przełączył. I piąty punkt, który nie jest dla mnie nowością, ale bardzo fajnie było widzieć, jak Maja i Patryk podkreślają to, że pies powinien mieć dobre emocje w zabawie, ponieważ potem te emocje przenosi do ćwiczenia. Spodobało mi się to. Że tyle uwagi temu poświęcają. Chodzi o to, że jeżeli się z psem bawimy i on jest w dobrym komforcie, i mamy dobrze zrobione hasło puść, to wtedy też zdecydowanie fajniejszy pies przenosi emocje do ćwiczenia i uczy się, że dane ćwiczenie jest związane z tymi emocjami. Czyli gdybyśmy tak trenowali psa, że on jest cały czas, powiedzmy, w tej zabawie, Wchodzimy w konflikt, żeby on nam puścił tą zabawkę, musimy jakąś tam podstępem mu ją wyrwać, wyszarpać cokolwiek, i chcemy, żeby on w tym konflikcie chodził przy nodze lub robił inne rzeczy, kiedy jego głowa nie jest wcale czysta pod tym kątem, to będziemy mieć coraz gorsze chodzenie przy nodze. Styl prowadzenia Patryka jest też bardzo fajny, ponieważ dużo rzeczy on omawia, wyjaśnia, odpowiada na wszystkie pytania, wręcz chce, żeby ludzie wchodzili w dyskusję. Bardzo fajnie też Maja dopowiada różne rzeczy na swoich przykładach, swoich kursantów, więc zdecydowanie tworzą fajny duet, który ciekawie i, I tak emocjonująco prowadzi warsztaty. Sporo skorzystałam, trenowałam z Ditką i dostałam mnóstwo rad. Także teraz będziemy sobie spokojnie wdrażać to w życie codzienne i treningi. Jeszcze taka mała ciekawostka a propos doboru zabawek. Tutaj też Patryk sporo o tym mówił. Jeżeli mamy psa, którego dopiero budujemy, dopiero gdzieś tam umacniamy. W zabawie, to wykorzystanie takich zabawek, gdzie jest mnóstwo różnych rzeczy, tu futro, tam jakaś polar, tutaj jeszcze piłka do tego, jakieś kolorowe piórka, to według nich będą te zabawki rozpraszały większość psów, więc nie będą psy się tak mocno skupiały, nie będą w takim komforcie, jakby mogły być. Gdyby ta zabawka była bardziej prosta, to było dla mnie bardzo ciekawe. I na koniec wam dodam to co też bardzo jest mi bliskie i co bardzo mi się spodobało u Patryka i Mai, gdy mówili na przykład o takich sytuacjach jak ludzie przychodzą i pytają: "Hej, co mam zrobić z tym, żeby pies nie robił tego czy tamtego, tego?", na przykład nie wywalał na inne psy za ogrodzeniem i odpowiedź, którą usłyszeliśmy wszyscy uczestnicy to było to, w co bardzo wierzę, czyli że najpierw zajmujemy się rzeczami naokoło, jak relacja i inne narzędzia, budowanie takich właśnie jakby sprawdzenie innych obszarów, wyczyszczenie innych obszarów, i dopiero wtedy mamy z czym tak naprawdę mierzyć się. A nie po prostu wejść w jakąś sytuację, lepiej unikać tych sytuacji, dopóki nie zbudujemy sobie innych narzędzi. I to jest to, co bardzo też do mnie przemawia i w co wierzę. Więc nie było to tylko seminarium e, i powców, e, którzy mówią, jak nakręcać psa na zabawę. To było bardzo mądre poprowadzenie nas uczestników przez to, ile IPO, czyli tak naprawdę właśnie praca z wysokimi popędami dużo daje nam psiarzom, nam sportowcom, żeby faktycznie uczyć psa komfortowej, fajnej zabawy, żeby po, polepszać ten komfort w zabawie, nie przeszkadzać psu, i jednocześnie pilnować, żeby zawsze wszystko było w relacji z nami, żeby pies przede wszystkim e, szanował i mm, chciał z nami pracować, a nie e, żebyśmy stali się jakąś przeszkodą na drodze jego do zabawki lub jedzenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa.